Dzisiaj jest piątek. Piątek jest przełomowym dniem dla Gabi. Co? Bo jedzie na operację. No, jednak. Lekarz myślał, że... coś się nastawi, coś tego. Znaczy ta gałka, jak tu widzicie, że ona się po prostu mi nastawi. No ale niestety nie udało się. No i miałam właśnie na 9 października termin na operację. Wczoraj byłam właśnie w szpitalu. Cały dzień. Prawie cały dzień spędziłam, pobierali krew. Dokumenty trzeba było wypełnić. Co tam... różne jakieś tam informacje, później jakaś tam prezentacja. Lekarz mówi, jak ten przebieg będzie wyglądał, że będą mi tylko znieczulać tą rękę. Ewentualnie w jakimś nagłym wypadku wtedy dostanę znieczulenie na całość. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Troszkę się boję. No ale co, jestem dobrej myśli. Tylko kciuk. No ale to wiesz, różnie bywa. No dziewczyny muszą zadamy sobie poradzić. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Wolna chata będzie! Dziewczyny są nieduże, już są. Nie Waneska, Waneska też sobie chyba poradzi. Tak, poradzisz? No. Jedzie z nami właśnie odwieźć mnie. I się do przedszkola właśnie nie idzie, tak? Będzie spędzała dzień z tatą. No i to tak. Szykujemy się, bo na 8 ma być w szpitalu, jest no, 25. No, więc jak coś, to Gabi tam będzie od siebie też tam nagrywać. No mam nadzieję, że mi się uda. Ewentualnie jak nie, no to... Musi. Telefonu nie zapomnij, maska. Więc dzisiaj taki fajny piąteczek, fajnie się weekend zaczyna. Wczoraj był taki dzień zakręcony, strasznie. Też powinienem wczoraj ponagrywać. Znaczy wczoraj to w sumie też były nudy, bo prawie cały dzień siedziałem w domu, w samochodzie. Miałem na chwilę pójść do szpitala, spędziła 2,5 godziny. Tak to u nas w tej porze jest, mgły już są. Mamy trochę minut, więc jedziemy. People come and people go. Through high streets we know. Dark and light, day and night. No one knows what the future will bring. All or nothing. God, I mean something when you're misunderstood. Właśnie dojechaliśmy do szpitala. Gabi się już tam żegna z Waneską. No. No i będzie lipa, weekend. Na weekend też zrobili kurczę operację w piątek. Zamiast zrobić to w tygodniu, to by jeden dzień i by następnego dnia wyszło, a tak to nie wiadomo, czy oni jutro wypuszczą. Czy dzisiaj? Nie, dzisiaj to chyba nie. Myślę, że nie, no bo ona mówiła, że będę mnie tu obolała i będę na lekach przeciwbólowych. No nie wiem, chyba, że coś się stanie i mnie wypuszczą. Chciałabym, nie ukrywam. Ach, torba. Torba jeszcze. Wydaj. Papa. To tam też melduj mi się, okay, co, jak to tam wygląda. No na razie, papa. No, papa. No, maseczka normalna. A my z Waneską też do lekarza jedziemy na chwilę, tak? Do dziecinnego. Musimy tam wziąć ibuprofen. Musimy wziąć ibuprofen i co musimy wziąć? Do noska, tak? Tak. Dobra. To jedziemy do lekarza. No, więc to tak wygląda.
się okazało, że doktor dziecięcy jest zamknięty od 5, to jest chyba od środy, czy się jest 9, nie wiem, od 5 do 9, więc dzisiaj nic nie załatwimy, jedziemy do Aldi na jakieś tam małe zakupy i do domu, więc nic, tylko się przyjechaliśmy, ale dobra, przynajmniej wiemy o co chodzi. Dobra, nie trzymamy, brykamy dalej. Misunderstood, I'm no victim, no Robin Hood. Hang them teeth round my neck on my gold chain. Dojechaliśmy do Aldi. No, idziemy robić małe zakupy. Więc na razie tyle. No. Zakupy zrobione. Idziemy do domku. A to jest mój nonek. Idziemy zjeść śniadanko, bo tak z rana było tak szybko, cak, cak. Teraz idziemy sobie herbatkę zrobić, prawda? No, jeszcze tylko garę zamkniemy. Gdzie jest ten klucz? Kluczy i zamykamy. A teraz chciałbym wam pokazać tą rękę, którą jestem po operacji. To jest lewa ręka. Na razie jest cała znieczulona. Nie mogę jej za bardzo ruszać. Pozostało mi na razie leżeć w łóżeczku i czekać, a znieczulenie zejdzie. A przy okazji pokażę wam pokoik, w którym przebywam. Wprost jest toaleta. A tu jest sala, w której przebywam. Jest stolik z krzesełkami, z wodą. Jest telewizor. Jest woda. Jest też stolik na śniadanko, obiad i kolację. Bardzo przyjemnie. Pokoik bardzo duży jest.
Jakby co, na razie. Pozdrawiam. Dzisiaj jest następny dzień, co wczoraj odwiozłem Gabi do szpitala. Jest godzina 9:20 i jadę już odebrać Gabi. Pisałem już godzinę temu, że już ją można że ona dzisiaj wychodzi. No i dobra. Jadę po nią, więc jak co, meldujemy się już na miejscu. I kogo mam? Już jestem w Rzeszowie. Udało się jednak w weekend nie musiałam siedzieć w szpitalu. Dzisiaj rano przyszła doktor. Rozcięli mi ten cały gips. No i sprawdzili tylko tą ranę. I ponownie założyli, i pani doktor się zapytała, czy chce do domu wrócić. Ja mówię, że... To była szybka odpowiedź. No. Tylko jedynie muszę w poniedziałek, nie, we wtorek muszę przyjść na kontrolę, no i na zmianę opatrunku. No i dostałam na dzisiaj rano, wieczorem, i raczej rano, po południu, wieczorem i w nocy takie tabletki przeciwbólowe, no bo dzisiaj w nocy strasznie mi ręka bola, jak odeszła mi to całe znieczulenie, to taki ból dostałam gdzieś o drugiej, to praktycznie do rana nie spałam, może zasnęłam w 5 do 6, aż tabletkę wzięłam w nocy, poprosiłam doktora, żeby mi tabletkę podał, bo nie szło po prostu wytrzymać, strasznie ten ból był. No a wczoraj operację miałam o 12, ale o 11 dali mi już znieczulenie od pachy, także później tu miałam całe znieczulenie. O 12 operacja się zaczęła, do 1:30. No to w sumie 1,5 godziny trwała. Ale wszystko dobrze się powiodło, wszystko się dobrze skończyło. Lekarz, obsługa była bardzo miła. No i co? No i wracamy do domu. Do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu jednak najlepiej jest. To już meldujemy się na miejscu. I teraz wejście do domu. Mogłoby nie tata być. Tata pozwolił ci? No spała ze mną, ktoś musiał jej plecy podratować. Tak, no, więc widzicie, już jesteśmy w komplecie w domu, znaczy prawie w komplecie. Nikola tam u koleżanek nocowało, więc później przyjdzie na obiad czy po obiedzie. Bo pytałem się jej wczoraj. No jest, więc się na razie ogarniamy. Bo jeszcze też śniadanie nie jadłem tak na szybkiego, żeby Gabi odebrać ze szpitala. No więc, jeszcze tam nie nagrywam, bo tam jeszcze łóżko rozbebeszone, więc... Dobra. To jak coś, to na razie. Hej.